Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 28 niedziela zwykła, 13 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Bogaty młodzieniec, który przychodzi dzisiaj do Pana Jezusa, ma dobre serce. Chce być oddany Panu Bogu. Przychodzi i pyta, czy mogę zrobić coś więcej niż to, co już zrobiłem dla Pana Boga. Jezus mówi, no przecież zachowuj przykazania. I kiedy on mówi, Panie, ja tego wszystkiego przestrzegam od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością, zobaczył w nim jakieś dobro, jakiś potencjał i powiedział, jeśli chcesz naprawdę być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem pójdź za mną. Kochani, młodzieniec odszedł zasmucony. Nie był w stanie zostawić bogactwa i właściwie zatrzymał się na tym pierwszym etapie rozwoju duchowego, czyli po prostu zatrzymał się na tym minimum, zachowanie Bożych przykazań. Kiedy człowiek osiągnie już ten pierwszy etap życia duchowego, czyli zachowuje przykazania, może przejść do tego etapu, kiedy zacznie być rozliczany z miłości, z czegoś więcej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, Ojcze, ja nie mam się z czego spowiadać. I być może naprawdę tak jest. Dlatego, że te wszystkie pokusy w życiu, które kiedyś atakowały tego człowieka, gdzieś zostały już odsunięte. Ktoś poradził sobie z tym wszystkim. Czyli ten etap, minimum, zachowanie Bożych przykazań jest zakończony. Ale Pan Bóg otwiera przed nim nową możliwość, nową perspektywę. Możesz być sądzony z miłości. Innymi słowy, grzechem jest nie tylko to, że coś złego robisz, ale również grzechem może być to, że czegoś dobrego nie robisz. Na przykład jesteś jedyną osobą, która może podać rękę komuś, kto naprawdę potrzebuje Twojej pomocy i Ty powiesz, przepraszam, ale ja nic nie zrobiłem. No właśnie, że nic nie zrobiłeś, zaciągasz jakąś winę. Być może po śmierci staniesz przed Panem Bogiem i z satysfakcją powiesz, Panie Boże, moje ręce są czyste. A Pan powie, co z tego, że Twoje ręce są czyste, ale przecież one są puste. Dlatego, że dałem Ci możliwość, abyś spełniał wiele uczynków pełnych miłości, a tego nie zrobiłeś. Historia z dzisiejszej Ewangelii bardzo smutno się kończy, ale znam taki analogiczny przypadek, kiedy sytuacja była bardzo podobna, kiedy bogaty człowiek stanął przed Panem Jezusem i zadał podobne pytanie. Panie, co mam czynić? Już pewnie domyślacie się, o kogo chodzi. To święty Franciszek z Asyżu, kiedy był w depresji, stanął w kościółku świętego Damiana przed wielkim krzyżem Pana Jezusa i spytał, Panie, co mam czynić? I otrzymał odpowiedź, Franciszku, odbuduj mój kościół. Franciszkowi wydawało się, że chodzi o odbudowę tego kościoła zewnętrznego, że będzie inwestował pieniądze swojego ojca i swoje siły w to, żeby odnowić kościół. Ale później w ramach uzupełnienia otworzył Ewangelię i natrafił na słowa, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem pójdź za mną. I co się stało? Święty Franciszek zrobił dokładnie to, do czego go wzywał Pan Jezus. A więc to, co należało do jego ojca, oddał ojcu, i to, co posiadał, rozdał ubogim, a potem poszedł za Panem Jezusem. Można? Można. Natomiast wszyscy wiemy, że wcale nie jest łatwo zrezygnować z wygody, oddać ubogim całe swoje mienie i ufać tylko i wyłącznie Panu Bogu. Kochani, nie jest ważne, ile pieniędzy posiadamy. Ważne jest, jak bardzo ufamy tym pieniądzom i jak mało ufamy Panu Bogu. I doświadczenie mówi, że jeżeli posiadamy jakieś zabezpieczenie materialne, to wówczas Pan Bóg nie jest już ostatecznym naszym zabezpieczeniem, dlatego że On nie jest tym, w którym pokładamy bezgraniczną ufność. Gdyby na przykład ktoś motorówką, z GPS-em, z jakimiś najnowszymi wynalazkami podróżował po morzu i człowiek na tratwie, gdzie trzymał się tylko jednego kołka, wydaje mi się, że ten, który trzyma się tylko jednego kołka, który nie ma tak naprawdę żadnych innych zabezpieczeń, będzie bardziej ufał Panu Bogu niż ten, który będzie siedział z lodóweczką, ze światłem, z łącznością radiową. Tak mi się wydaje, że jednak ten, który mniej posiada, będzie bardziej pokładał ufność Panu Bogu.
I dzisiaj Pan Jezus zwraca się z propozycją do Ciebie. Czy chcesz zatrzymać się na tym minimum, a więc unikać tylko grzechu? Czy może chcesz czegoś więcej? Chcesz podjąć jakieś wyrzeczenia, które pomogą Ci, aby to Pan Bóg był jedynym Twoim oparciem? Z tym pytaniem zostawiam Was wszystkich i myślę, że każdy musi sobie szczerze na te pytania odpowiedzieć. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra. Thank you.